Cześć, ja jestem Dawid, a to po raz pierwszy na kanale Syberia Trójeczka. Czyli gra mojego dzieciństwa, jednakże nie ta odsłona, bo grałem przeważnie w jedynkę, jak i dwójkę. Trójka to było coś, co wyszło dosyć niedawno temu, od razu zakupiłem w najbliższym czasie, ale jednakże nie miałem nigdy takiej okazji, żeby zagrać w nią tak podczas nagrywek, a przy okazji w ogóle chyba nigdy w to nie grałem. Jedynie moja mama, która bardzo uwielbiała tą serię, naprawdę, ona ją uwielbiała. Tak naprawdę to był bardziej prezent dla niej, bo jak mówię, ty lubisz tą serię, proszę bardzo, kupię ją dla ciebie. No i pograła i ja tak pomyślałem, kurczę, a czemu by też sobie samemu nie skorzystać przy okazji z tego i samemu nie spróbować tej gierki. Jest ona dosyć wspaniała, grałem w jedynkę, dwójkę najczęściej, jedynkę nie miałem zbytnio okazji ograć, jednakże mi się wydaje, że nie ma sensu przechodzić jedynki, potem dwójki i trójki tak cały czas, czyli taką serię robić po kolei 1, 2, 3. Zaczniemy od naszej trójki, która ponoć była jedną z takich odsłon, która nie za bardzo dobrze wypadła, jeśli chodzi o tę serię. Jednakże zobaczymy z czasem, może wam się spodoba, może i też nie. Wkrótce dowiemy się. No i cóż, mi się wydaje, że nie ma co przedłużać, zaraz zobaczymy, jak mniej więcej ta gra się prezentuje i zobaczymy, jak mi będzie w niej szło. Jak wiadomo, jest to seria taka troszeczkę wymagająca myślenia, troszeczkę zakadeczek, trochę taki, wiecie, taki tyk, tyk, tyk. No i poza tym dosyć taka może być interesująca fabuła z tego, co wiem, bo będzie jest to kontynuacją tych właśnie poprzednich odsłon. A więc zobaczymy, co nas tutaj czeka i ja was zapraszam do oglądania, bo chyba nie ma tu tak bardzo dużo gadać na temat tego, co tutaj mamy. A więc widzimy się za chwilunię. Normalnie niczym Harry Potter taka słówka lata. Od razu mi się przypomniał takie, od razu pierwsze skojarzenie, taki Harry Potter, co? O, jest i nasza bohaterka. Dobrze pamiętam, to był jakiś lud, taka ludność, ona miała swoją nazwę, nie pamiętam jak się nazywali, ale nie jestem pewien, no nie chcę was sprowadzić taki mocny błąd, co nie? Mieliśmy z nią do czynienia w drugiej odsłonie. Jakieś szamańskie rytuały. Jak teraz tak sobie myślę, oni chyba mieli jakoś Jukole, Jumole, jakoś coś w tym stylu, jak dobrze pamiętam. Przed kwartałem nomadzi odnaleźli ją na Syberii. Walker, Kate nomadzi. Walker, urodzona w Nowym Jorku w USA. Miała amerykańskie dokumenty. Od tygodnia jest w szpitalu. Wraca do zdrowia i przeżyje. Masz pewność, Olgo Jefimowa? Przytrzymajcie ją, zanim dotrzemy. Zrobię, co w mojej mocy. Nie zawiodę pana, pułkowniku. Jest i nasza Kate Walker. Nasza bohaterka. Ogólnie grafika w tej grze, z tego co wiem, to dupy nie urywa aż tak, mimo roku, którym wyszła. Co ja robię tu? Co ty tutaj robisz? Ach, moja głowa. Witaj, Kate Walker. Witaj. Witaj. Nazywam się Kirk, Kate Walker. Kirk z plemienia Jukoli. Jukoli, dobrze mówiłem. Czy pamiętasz Jukoli? Gdzie jesteśmy? Niewiele pamiętam. Była straszliwa zamieć, śnieg, lód, a potem nic. Jesteśmy w Walsemborskim szpitalu. U doktora Zamiatina. Skąd ruskie nazwisko Zamiatina.
My, Jukole, wędrujemy z naszymi strusiami do świętych ziem. To długa podróż i bardzo wyjątkowa. Gdy miesiąc temu znaleźliśmy cię ledwie żywą na północy, to nasza szamanka zajęła się tobą. Później wędrowaliśmy dalej. A teraz jesteśmy tu, aby w końcu wydobrzeć. Nogę mu uciapało. Ciekawe gdzie, po drodze może czy coś? Co robisz, Vital? To wygląda całkiem takie... Co robisz? Nie widzę tego, ani trochę. Nie. Coś nie tak? Kate Walker? A patrzę się na twojego... Do nogę? Straciłeś nogę. To był wypadek, wiesz? Niektórzy mają nas nomadów za nic. Ale nie martw się o mnie. Doktor Zamiatin poprosił rzemieślnika z Walsemboru, aby zrobił protezę. Przymocuję mi ją, gdy skończy. I będę miał całkiem nową nogę. Jak dla chomika takiego. Kto cię przywiązał do tego łóżka? To była decyzja doktor Olgi, asystentki Zamiatina. Według niej jestem niespokojny i tylko tak wyzdrowieję. Zdaje się, że zrobienie mi nogi jeszcze trochę potrwa. Do tego czasu ludzie nie mają przewodnika i czekają, ze stadem, aż znów wyruszymy. Okej. Okay. Wędrówka, kurk. Kurk? O co chodzi z tym kurkiem? Dobra, wędrówka. A dlaczego Jukole wędrują? Mój lud od zawsze żyje w symbiozie ze śnieżnymi strusiami, Kate Walker. Ich wełna chroni przed zimnem. Ich odchody nawożą glebę, a mięso daje siłę. Są to też nasze wierzchowce i juczne muły. Musimy wszędzie za nimi podążać. Czy migrują z powodu pogody? Nie, Kate Walker. Strusie wędrują do świętych ziem, by się mnożyć. Dzieje się to zaledwie kilka razy podczas jednego stulecia. A Jukole... Niezwykle rzadko mogą się pochwalić, że uczestniczyli w więcej niż 3 migracjach w swoim życiu. O, to jest ciekawe. Czyli mam tutaj co nieco tak jakby historii, fabuły, żeby nas prowadzić, że no tutaj mamy taką akcję, tu się takie rzeczy dzieją, czyli takie no historyczne takie rzeczy, żeby nas mniej więcej tak prowadzić w samą fabułę, sam zarys. No dobra, pytajmy dalej. Inni Jukole nie znają mojego języka tak dobrze jak ty. Jestem pod wrażeniem. Od czasu do czasu misjonarze i kupcy odwiedzali naszą wioskę. Szybko się uczę, Kate Walker. To bardzo ważne, jeśli mam przewodzić ludziom. Bez obrazy, Kirk, ale czy nie jesteś na to za młody? Duchy nie biorą pod uwagę wieku, gdy wybierają przywódcę Jukoli. Są one bowiem bardzo mądre. I nie zdarzyło się jeszcze, by wskazały nieodpowiedniego przewodnika świętej wędrówki. Trochę młodo wygląda, no. Tak powiedziałbym, że no taki jakbyś powiedzieć tak, taki ziomek, co niedawno osiągnął może gdzieś 18 czy coś, bo oni ogólnie te Jukole to nie są takie wysokie osoby, takie bardziej by powiedział, no, ziołki, o coś może w tym stylu. No ale no cóż, no, bywa. Jeśli mogę dalej. Spytać, twoja noga, co się dokładnie stało? Żołnierze zrzucili bomby na trasę, którą chodzimy z karawaną. Tak po prostu. Żeby nas wystraszyć i siłą zmusić do odwrotu. Stałem nazbyt blisko eksplozji. To był odłamek. I tyle. Czyli władze zrobiły to celowo? Dlaczego? Sądzą, że w dzisiejszych czasach migracja strusi nie ma racji bytu. Sądzą, że moje plemię powinno się osiedlić. Ale tak się nie stanie, Kate Walker. My nie sprzeciwimy się duchom. Jukole obawiają się ich bardziej niż żołnierzy. Cóż, Kirk, bardzo miło było cię poznać. Teraz właściwie muszę tylko im powiedzieć, że wstałam, czuję się dobrze i nie mam zamiaru już dłużej tu być. Oczywiście, Kate Walker. Ktoś na pewno jest na podwórzu. Może nawet doktor Olga. Okej. Okay. Czyli tak, co nieco się dowiedzieliśmy, możemy już naszą postacią sterować. Ale to przypomina taką starą, typową grafikę z takich gierek tego typu. W ogóle nawet sama postać, zobacz, jak się porusza.
Może nie wiem, jakoś się nie bawiłem w ustawienia graficzne typu, że nie wiem, nie ustawiałem na najwyższe, że nie wiadomo jak, takie wiecie, żeby nie męczyć się, no. Ale to nie są najniższe ustawienia. A gra wygląda... Halo? Jest tam kto? Obawiam się, że nikt cię nie usłyszał, Kate Walker. Może spróbuj użyć tego przycisku przy drzwiach. Nawet same FPS-y w tej grze tak się wyglądają, tak nie za bardzo dobrze, znaczy jeśli chodzi o płynność tych cutscenek. Jakoś tak wziął uwagę. Nic. To nie działa, Kirk. Kirk. Zdaje się, że całkiem niedawno widziałem, jak używa go personel. Przyjrzyj się mechanizmowi, Kate Walker. Może uda ci się ponownie go uruchomić. Jaki on spokojny. Co się stało? A, no, przyjrzyjmy się. Śrubka. Tutaj coś mamy. O! Na rysunku pokazano, jak włączyć przycisk. Ale nic nie zdziałam, dopóki nie dostanę się do mechanizmu w środku. Przeszukaj pokój. Na pewno znajdziesz coś, czym będziesz mogła spróbować to otworzyć. Okej. Okay. To szukamy. Jakaś zupka tu jest w ogóle. Tu mamy nasz stół. Może najpierw tam sprawdźmy. Między tymi lekarstwami nie ma śrubokrętu. Przyznam, że podnosi mnie to na duchu. Kurde, no i widać ten nóż. Wielka kobieta, to jest stary teraz dobry plik. Powinno zadziałać. Może spróbuj tego użyć, by naprawić przycisk. Mhm. Nawet nie spróbuję, ja to zrobię. W ogóle chodzę boso. Coś my tutaj jeszcze mamy? O, tam jest ta sówka. Co tu robi ta sowa? Ona chyba nas śledziła. To chyba obozowisko plemienia Kerka. Tam jest obóz? Tam coś jeszcze jest. To pewnie jest Walsenbor. Miasto, o którym mówił mi Kerk. Jeszcze nic więcej nie ma, ale ta sowa nas jakby śledziła. Czyli możliwe, że ona jest z tej wioski właśnie Yukoli. I jej zadaniem jest tak jakby pilnować mnie, może mnie śledzić, coś w ten deseń. Nic tu ciekawego raczej nie mamy. Więc ruszamy tam, gdzie byliśmy. Zajmijmy się tym wejściem. Czyli wychodzimy po prostu. Więc tutaj bierzemy. Kate Walker. Jak to było? Co tam jest za notatka? Tu jest jakaś notka, jak to zrobić. Na pewno trzeba będzie to odkręcić. Jak teraz wyjąć ten śrubokręt? Bo nie za bardzo znam tak sterowanie i... No tak średnio, pod I. Okej. Teraz jak to zrobić? Okej, bierzemy tak. I... Aha, bo ja go wziąłem, że podniosłem w ten sposób, a to nie tak. Jak to zrobić można? Jakoś tak... Że tak? Nie. Żeby skorzystać z tego, potrzebuję wziąć z ekwipunku nóż. Ale ja chcę go... O, tak, o, dobra, kumam. Co mam zrobić? Jak to zrobić? Tak... Aha, w drugą stronę. Kręcić myszką miałem. Okej. Zobaczmy, czy dam radę naprawić ten mechanizm. Jeśli nie wiesz jak, szkic, który widziałaś wcześniej, może pomóc. 2 IQ trzeba być, żeby tego nie zrobić. Wo! Blop. No i gitara. Zamknijmy to. To wszystko, no co jeszcze więcej można zrobić w tym przypadku? Zamknąć to tylko. Czy coś tutaj jeszcze mamy? A, to jest tylko, żeby zetknąć tutaj. Aha. W ten sposób. No i gitara. Nareszcie. Dobrze, teraz muszę tylko znaleźć kierownika. Wspaniale, Kate Walker. Potrzebuję chwili odpoczynku. A ty postaraj się wrócić i pożegnać, zanim wyruszysz. Okej. Okay. Wow. Ale piękna roślinność. Taka krzeczasta. Dzień dobry. I
Idź włóż głowę pod wodę w fontannie, Nikito. Wyleczysz się z tych migren. Jezu, widzicie ich twarze? Nie tym razem. To nie jest normalna migrena. Czuję, jakby w czaszce kołatało mi kilo zardzewiałych gwoździ. Tutaj? Okej, jest jakiś doktorek. To wygląda za dobrze to urządzenie. A, nie śpi pani, droga dziesiątko. Czym mogę służyć? Czuję się więcej niż dobrze, więc chciałabym prosić o wypis. Sądząc po pani stanie, wypis był przedwczesny, a wręcz nierozsądny, droga dziesiątko. Dziesiątko? Nie jestem dziesiątką. Nazywam się Kate Walker. Byłabym wdzięczna, gdyby pan o tym pamiętał. I o tym właśnie mówię. O agresji, która w pani buzuje. Obawiam się, że to może być objaw bardzo poważnej traumy. Więc nie pozwala mi pan stąd wyjść? O, nigdy bym nie śmiał. Nie zamierzam nadużywać swojej władzy w tym szpitalu. Mimo tego, najpierw muszę panią poddać serii testów, które wykażą, czy pani wyzdrowiała. Rozumie pani. Proszę usiąść. To nie zapowiada się za dobrze. Ale... na tym? Tak, na tym. Tak, tak. Proszę się nie bać. To za dobrze się nie zapowiada to miejsce. Ani trochę. Ależ proszę się nie obawiać. To element protokołu opracowanego przez dr Olgę, naszą zdolną kierowniczkę. Cóż, możemy chyba zaczynać. Proszę teraz podać swoje imię i nazwisko, wiek oraz miejsce urodzenia. Skłam odpowiedź. Aha, to jest jakby krzesło, które mówi prawdę, bądź ten. Nazywam się Kate Walker, urodziłam się w Nowym Jorku i mam już prawie 30 lat. Ona zbada, czy kłamiemy. Dobrze, bardzo dobrze. Jak na razie moje urządzenie potwierdza wszystko, co słyszę. Używa pan wykrywacza kłamstw? Część procedury. Proszę mi teraz opowiedzieć o rodzinie i bliskich. Jak tam relacje z nimi? Nie zapowiada się za dobrze, że ten koleś nas tak przepytuje, ale no cóż, no nie będziemy kłamać, no. Źle. Odcięłam się od nich. Od dawna nie mam kontaktu z matką. Mój narzeczony odszedł do mojej przyjaciółki Oliwii. Zdaje się pani pławić w chaosie i anarchii, panno Walker. Czy ta tendencja ma związek z tymi tam jak to Hansem Vorarlbergiem i Oskarem? Dużo pani o nich majaczyła w gorączce. Hans to z drugiej części bohater, a Oskar tak samo, to był taki robocik. Oskar był automatem. No. Wyjątkowym, wyrafinowanym. Czasem odnosiłam wrażenie, że jest niemal ludzki. Stworzył go Hans Vorarlberg. Hans był geniuszem. Ostatnim z najwybitniejszych konstruktorów wysoce precyzyjnych maszyn. Wybraliśmy się w długą podróż. Aż dotarliśmy do małej wysepki zwanej Syberią. Hans wiedział, że wciąż żyje tam stado mamutów, które przetrwało od prehistorii. Miał obsesję na ich punkcie. Mamuty? To ci dopiero? Ja wiem, że to brzmi dziwnie, ale zapewniam, że to prawda. Szczerze mówiąc, moja droga panno Walker, chciałbym się dowiedzieć czegoś o pani związku z Yukolami. Nomadami. On się dopytuje, widać, że to jest takie przesłuchanie, jak z taki, wiecie, perfidny, nie? Należy traktować to prymitywne plemię, które nie ma prawa ani granic. I odrzuca cywilizację i ład. Jak najbardziej, moim zdaniem, to powinien być im taki spokój. To jest zwykłe plemię, niech żyje swoim życiem, mimo że jest daleko od tego. Mam powtórzyć pytanie? Nie trzeba. Uważam, że Yukole żyją w zgodzie i harmonii z naturą, czasem i światem. Nie mają powodu, by zmieniać tryb życia. To książkowy przykład amerykańskiego idealizmu. Może powinna pani wrócić już dziś? Zapewne pani błyskotliwe pomysły zostaną tam docenione.
Ale tu jest ten takie ruszanie ust, takie dziwne, takie zbagowane jakby, nie? Rozumiem. Milczenie również jest jakąś odpowiedzią, panno Walker. Tak więc zamierza pani kontynuować wyprawę. Tak, cenki są naprawdę dziwne. To niebezpieczne zajęcie. Szkoda, genialna prawniczka oświetlanej przyszłości tak się zmarnuje. To nie pan o tym decyduje, doktorze. Poza tym, miał pan już okazję przekonać się, że wypadek nie miał żadnego wpływu na moje zdrowie psychiczne. W związku z tym, proszę o natychmiastowy wypis. Ale dobra, jest ta krywatka, nie? Proszę zachować. Kończyła się akurat. Przykro mi, ale jeszcze nie przywykłam do tego rodzaju przesłuchań. Kilka lat temu ten wywiad wyglądałby inaczej, panno Walker. Piękny czas. No, ma zęby takie, nie? Tęsknię za starymi dobrymi metodami z przeszłości. Jest pani już jedną z ostatnich przedstawicielek ginącego świata. Tego świata, za którym nikt nie zatęskni. Ten klucz, tak jak pani, wymyka się wszelkim regułom. Jeśli za jego pomocą opuści pani piętro, dowiedzie pani, że jest całkiem zdrowa. Zanim pójdę, chcę odzyskać swoje rzeczy. Wszystkie leżą tam. Okej. Okay. Czyli mamy nasze rzeczy i możemy przy okazji sobie już wyjść z tego miejsca. No, dosyć szybko tu poszło. To teraz tak, tu nasze rzeczy. Jak się czujesz z tym, stary dziadu, zaraz ci półkę zniszczę. To jest tak zrobione, że jeden minimalny ruch, patrz, ja wam to pokażę. Jeden minimalny ruch myszką. Czujecie to? Patrzcie. Minimalny. Dobra, bierzmy to i spadamy stąd. Gdzie jest mój kursor? Zgubiłem kursor. Serio, zgubiłem kursor. No, tu jest. Mógłby pan? Ale ja sobie popatrzę. Stary dziadyga zerka. Nie ma. Nie teraz. Potem sobie posiedzisz sobie przy samym przybiórku, jesteś i tak cały czas. Sztos. Wyśledź bieżące zadania. Pod O. Dobra, to my się wydostajemy stąd. Proste. Tylko gdzie jest to wyjście? Musimy szukać. Tu? Tak, chyba tu. Winda prowadzi do wyjścia. Tylko jak mam niby otworzyć drzwi? My mamy klucz do tego. Więc nieźle. Się nieźle zapowiada, ale słuchajcie, mi się wydaje, że niby 23-minutowy odcinek, jednakże po niej zobaczę, czy ta seria wam się jakoś w jakikolwiek sposób spodoba. Dziękuję wam za jego obejrzenie, oczywiście zapraszam was do kolejnych odcinków do tej jakże wspaniałej, cudownej serii z mojego dzieciństwa, że tak ujmę. Ja was do niego oczywiście zapraszam serdecznie, bo już w najbliższym czasie się on również pojawi i to będzie taka, no mi się wydaje, że seria, bo seria prowadzona tak w międzyczasie. Więc zapraszam oczywiście was na następne odcinki i tak dalej, ten będzie tylko taki krótki, tak reszta już będzie normalna, więc komentujcie, subskrybujcie, oceniacie, dajcie znać, że ta seria wam się podoba i tak dalej, a więc popatki, pa! Mua.